Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja spotkała się 5 lutego 2017 w listopadzie po podjęciu przez uwag do Komisji Kulturowca i Zmieni. Stąd wniosek pani komisji dotyczy odpowiedzi na interwencję pana profesora Kajewskiego w sprawie zamieszczenia Nowoprzyskiego podczas wizerzalnej się wnosi ustaw doznajmy tekarza. W związku z powyższym widział, że pani komisja Krzyżyński rozwijał i kontroli do takich odsiewowych. To pismo z Gipru dotyczy prośby o sfinansowanie rekultywacji zdalnika w czasie drogowym Szulcy na spokojnie w czasie budynku Szulcy Cudowskiego 3 wraz z jej rozprzyjeniem przymocy słupku. No, to zostało podzielone zadanie powierzone i zostało się podzielone oczywiście komisja kolegi rozdania. Na to komisja szczegółowo mówiła zadanie powierzone na 2013 rok. W tej sprawie odbyły się dwa spotkania w Gdzie 23 stycznia, to minął półek. I tak, ja to jest to przybliżę wszystkim, jakie są kwoty podzielone na te powierzone. I tak, otrzymanie ogródków i zieleńców 40 tysięcy. Ostatnim dawcą szkolnych wychowawczy, szkoła numer 33, to jest montaż dachu piaskownicy, kilka tysięcy, wykrywanie kawałek odcinka około 20 kwadratowych składnika na następny test przyrządu, to jest 400, zakup sprężyny, cyklu skuter, ważka, piesek konik około 6 tysięcy. Numer 6, zakup zestawu przy Opolka 3 tysięcy plus nawierzchnia Jaskowa 8560. Taki banuk, nawierzchnia Sambra to około 80 metrów do 100 metrów plus około 200 metrów na ruchu banku wziąć to około 35 tysięcy złotych. Projekt opisa Szukejna, oczywiście to dajemy, jeszcze czas zmiemy, to około 4 tysięcy złotych za projekt Rokodologa. Remont na Sztuce Sakowej tylko bytu to około 2000 zł. Taki montaż ławy, koszta dzieci to około 9000. Tutaj przeszkody numer 189, 22, 32 i drugi numer ze strony Białorusi. Do posadzenia tamku, opracowanie koncepcji, komisja tutaj oczywiście przyjął na ten cel. Dzisiaj takie jedno zadanie, które właśnie co roku ustąpi z to dodatek w związku z stałym zarządzaniem obrotu podstawowego, to jest kwota 1000 zł. I tutaj notatka jest do obrądu uprawnicy zieleni, oczywiście jak tutaj zapisywane, to oczywiście może się zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o, oczywiście komisja przygotowała jednogłośnie, podział środków, jeśli chodzi o zasadzenie drzew i krzewów, to kontaktowałem się kiedyś, właśnie dosłownie wczoraj, z panią z spółki ATIR, która ma oczywiście pełną inwestycję panią handlowy Szczuk-Wybulis i dostał uczestnictwo marcowe i odpowiedzi wodnika. I tutaj oczywiście przekazała, że będzie, będzie nasadzona pewien dzielnicy, bo widzicie tam jeszcze śmieszne, to jest biegłego października, czyli na sadzonek drzew i sadzonek krzew. Tam to są po prostu, co powiem, zdjęcia, więc w tym miejscu będzie to po prostu przypomnę. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi, wnioski do Komisji Zieleni o tym zrobić? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Krzysztofski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja mam obiekcję odnośnie dewelopera, bo to jest fajnie tak. Deweloper wycina drzewa, drzewa zdrowe, buduje sobie dom i prawdopodobnie potem próbuje drzewa, które ma do nasadzenia, nasadzić u sąsiada. To nie ma nic, żadnych przeszkód, niech sadzi, ale ja bym chciał, żeby było też zobowiązanie tego dewelopera, a jak nie, to jego prawnych następców, czyli tej wspólnoty, która tam powstanie, do jednej rzeczy, do pielęgnacji i do dbania o tą ziemię, bo to bardzo dużo kosztuje, a poza tym patrząc, co się dzieje, to te nasadzenia często nie przetrwają roku, to są albo usuną, albo niszczą. I co wtedy? Deweloper załatwił sprawę i kto dalej odpowiada?
co innego, jak nasadza dzielnica, czy jak nasadza wspólnota, czy spółdzielnia, to oni już o to dbają i pilnują tego wszystkiego. A tutaj jest sprawa tylko nasadzenia, nie widzę dalszej części. Przede wszystkim drzewo czy krzew nie jest roślina, która jeden sezon, jak niektóre kwiaty do widzenia, tylko to jest na lata. I tutaj powinno być zobowiązanie, kto dalej się tym będzie zajmował. Ja mam tylko tyle, dziękuję. Tu nie ma deweloper, tylko za to płaci za nasadzonki, natomiast to jest tak, że z fizyki przedziału kręgowiska tutaj prosowinny do nasadzenia był łącznie z gwarancją, że to będzie na te 3 lata drzewa. Znaczy, to jest darowizna dla dzielnicy? Tak to trzeba dać? Znaczy, no, deweloper płaci za nasadzonki, nasadzenia, ale to idzie przez fizyki. Na dzielnicy rozumiane jako ogół mieszkańców, bo nie razem. Nie, naprawdę, ale tak to wygląda, bo jeśli jest warunka dwuletnia, jeśli tak drzewo nie przyjmie, no to musi to być słone za życie. Takie pytanie rozumiem było w przykładu, jeżeli spółdzielnia nasadza na swoim terenie, to spółdzielnia później odpowiada za utrzymanie. Jeżeli oper kupuje teren, zapłaci i później będą płacić, czy dane rośliny są utrzymane, czy drzewa też. To podobnie jak to zadania przez miasto, że oczywiście to nie robi sama miasto, tylko ja spółka, która musiała te drzewa pielęgnować przez 3 lata. Jak wiadomo, że to pewnie musi to miasto tych pielęgnować. Bo trudno, żeby drzewa przez tam 20 lat. No nie, jeżeli on posadził, powiedzę słowo, jeżeli on posadził drzewa za to, że życie, to on dalej odpowiada. Ja już nie mówię, no, jak na swoim terenie, to tym bardziej. No, ale albo prawo jest tutaj nie do końca, że nie zobowiązuje dewelopera, na, jeżeli znalazł jak się tam miejsce zarówno utrzymania, albo tam, na którym zawiera umowę, ponieważ deweloper płaci za to, że drzewo posadził. Więc powinno na kimś spoczywać odpowiedzialność za zadbanie o tą ziemię. A de facto to jest tak, że posadzi, ani ten, co mu nie posadził, ani ten nie odpowiada, ale de facto to jest lipa. Proszę Państwa, jeżeli za pieniądze deweloper posadzi na terenach gminy zieleń, to gmina się tym opiekuje. A jeżeli na terenie spółdzielni, czy to nas sprawą, ludzi, którzy tam się skupiają, TDS-u czy jakieś inne spółdzielnie, to spółdzielnia dba o te zielęce. I oni nie patrzą na to, czy to jest krzaczek nasadzony przez nich, czy przez mieszkańca, czy przez ZIKI. Tak powinno być, jak powiedziałem. To jest idealny model. Oni ci odpowiadają, że tam zarządzają tym terenem. Przecież deweloper się nie zajmuje. Tak jest ustalone, to nie to tak powinno być. W przypadkach tak jest, ale to nie każdy. Szanowni Państwo, no ja się tu nie zgodzę z panią radną, że uważam, że skoro deweloper zieleń wycina, to na swojej działce powinien taką samą zieleń założyć i ta wspólnota, która powstanie, powinna ją mieć i sobie pielęgnować. A nie, 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 nie. Deweloper zabudowuje ile się da, bo on sprzedaje każdy metr kwadratowy. Jego zieleń nie interesuje. Próbuje dać pieniądze, niech sobie weźmie, buduje i tak, kto im będzie mówić zarządy. I według mnie to jest nieelegancko, tak samo jak nieelegancko jest z miejscami parkingowymi i tak samo jak nie jest elegancko z ogródkami elegancko. Po prostu się nie robi nic, bo nastawiony jest na sprzedaż metra kwadratowego mieszkania. Natomiast całe zaplecze to się ludzie marzą sąsiada. Tak nie powinno być. No, ale miasto to gdyby zaakceptowało takie. Znaczy w tym jest mamy kawinąc, bo... Ja jestem przeciw. No, o, kawinąc, to jest na tym niskie, to będzie generował ogromne zyski. Teraz pytanie, co my z tego wzięliśmy? To będzie nie drzewa, które trzeba będzie pielęgnować. Znaczy ja się zgadzam, że w całej sytuacji to dla dewelopera jest wygodne rozwiązanie. Rewelacyjne. Natomiast w naszym mieście jakby taki model funkcjonuje. To nie jest pierwszy taki przypadek. Bo to przecież nawet wydział obliguje tych inwestorów do
wykonanie zasady. Że... daje zgodę na wycinkę. To, że daje zgodę na wycinkę, to jest inna sprawa. Za to jest nakaz nasadzenia. Powinno się nasadzić na tej samej działce. Ale jeżeli nie ma miejsca. To się buduje mniejszy dom, panie. Ale dostał zgodę na miejscu. Nie teraz. Ale nie rozumiem. Pan Tyniecki. Chciałem zgodnie z zapisem, a tutaj uzupełnienie do Komisji Zielonicza, pan Zanowa Krzysztofa, do tego było się mimo wszystko oficjalne na otwarcie Banku Towarzyskiego z temat. Serdecznie bardzo dziękuję za udział. Nie, czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Do tego projektu uchwały został dołączony wniosek o odstąpienie od paragrafu 15 ust. 4. Wniosek spełnia wymogi regulaminowe, także zanim przejdziemy do procedowania tej uchwały, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa jest za tym wniosek, przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?